Dzień dobry Państwu. Marcin Truk, Telewizja Niezależna Lublin. Witamy w Wolny Piątek. Szanowni Państwo, od razu jeszcze tak za pamięci, ponieważ zbliżają się święta, pozwolę sobie zaanonsować, że następny program odbędzie się w trochę innym terminie, bo w środę następnego tygodnia. Czyli oglądajcie nas Państwo 5 kwietnia. O tej samej godzinie prawdopodobnie. A dzisiaj w moim studiu goszczę szanownego pana profesora Piotrowskiego. Dzień dobry panie profesorze, witam serdecznie. Dzień dobry, witam szanownego pana redaktora i wszystkich szanownych państwa. I proszę państwa, jak zwykle omówimy sobie wydarzenia z zeszłego tygodnia i ostatnich dni. Bardzo ciekawy rolniczy, że tak powiem, akcent pojawił się ostatnio na forach politycznych. Chodzi o ukraińskie zboże, które no, jednak dziwnym trafem zaczyna na nasz rynek wypływać różnymi szczelinami, pomimo zapowiedzi rządu, że ten kanał to jest tylko kanał przerzutowy do portów i nic nie będzie wpływało na naszą gospodarkę, to jednak okazuje się, że zboże gdzieś się przedostaje na nasz rynek, zaburzając naszą równowagę gospodarczą. Odbyło się spotkanie protestującego m.in. lidera Agrounii z kołami rządowymi. Nastąpiło podpisanie porozumienia. Czy było ono potrzebne? Na to niech spróbuje odpowiedzieć pan profesor. Panie profesorze, jak ocenia pan tą sytuację? Czy ta cała akcja mogła, czy też musiała mieć miejsce? Nie można było tego jakoś inaczej ogarnąć, tego problemu ze zbożem ukraińskim? Po informacji, którą przytoczył pan redaktor, ale wcześniej nawet dzisiaj rano, że zostało podpisane rzeczone porozumienie, bo do tegoż aktu doszło, jednocześnie w telewizji prywatnej, a sprzyjającej rządowi, czyli w Polsacie, w informacjach pokazali reportaż, a właściwie taki filmik na żywo z akcji protestacyjnej, która trwa, mimo podpisania tegoż porozumienia i przewodniczący tegoż protestu, bo wiele ciągników nadal wyjeżdża i wyjechało wówczas na drogi, stwierdził, że on nie wierzy w żadne porozumienie i on nie został do tego porozumienia ani doproszony, ani zaproszony, ani poinformowany, a w związku z tym, że rząd PiS-u wielokrotnie łamał wszelkiego rodzaju umowy, będą rolnicy nadal protestować. W związku z powyższym mamy tutaj zjechanie się dwóch środowisk rolniczych, którym idzie o to samo. A o co chodzi? Chodzi o to, aby ten rząd przestał rzucać kłody pod nogi polskiemu rolnictwu, które zostało zapomniane po 90 roku. I to nie jest kwestia tylko tego rządu, choć akurat zaniedbania są tu bardzo duże. Ten rząd uważa, że jeśli likwiduje kopalnie, to należy pomóc rolnikom. Jeśli likwiduje elektrownie, to trzeba pomóc ludziom, w których mieli oni pracować, czy pracowali. Widzę Ostrołękę, która nie ruszyła. A o rolnikach po prostu zapomniano. Wychodzą te władze z założenia, że skoro rolnicy poradzili sobie w czasie komunizmu i nawet komuniści polscy nie zdołali rolnictwa położyć na łopatki, no to sobie sami rolnicy poradzą. Otóż nie, nie poradzą sobie i odnosząc się konkretnie do tegoż porozumienia, to tam znalazły się zapisy, że nareszcie rząd polski przestanie faworyzować produkty rolne ukraińskie, a deprecjonować polskie i w tym porozumieniu zawarto nie tylko, no jak zawsze, jeśli są protesty, to dorzucimy wam pieniędzy, więc tam występuje kwota 10 miliardów złotych, ale przede wszystkim nałożenie ceł na produkty rolne pochodzące z Ukrainy. To dawno powinno się już stać, gdyż rolnik polski nie ma szans konkurować z produktami rolnymi przysyłanymi z Ukrainy, jeśli mają one wsparcie, jeśli pomijają regulacje, które obciążają finansowo produkty rolne polskie, a przecież my chcemy konkurować na rynkach zachodnich. To powinno dawno temu się stać, a wspomniani protestujący, którzy protestu nie zakończyli, stwierdzili, że
będą protestować do czasu, gdy rząd polski nie zamknie w ogóle granic z Ukrainą, aby te produkty nie napływały. I tutaj chcę przypomnieć jednak słowa byłego ministra rolnictwa, pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, którego znam osobiście i który też mówił nie tylko, zna się na rolnictwie z racji wykształcenia i pełnionych funkcji, ale pochodzi z rodziny rolniczej, od małego chłopca wychowywał się w gospodarstwie rolnym i mówi, że do niedawna w ogóle nie znał takiego pojęcia jak zboże przemysłowe. Dopiero po tym, jak Ukraińcy zaczęli przysyłać tu zboże nie wiadomo jakiej jakości, czyli powiedzmy sobie podłe, nie nadające się do jedzenia, okazało się, że okraszają je takim oto terminem. W związku z tym można używać tu różnych ekwilibrystyk słownych, czyli zboże techniczne, brak narzutu cenowego tego, który mają polscy rolnicy, z którym muszą się zmagać, ale idzie o jedno, jest to deprecjonowanie polskiego rolnictwa i tak naprawdę zabijanie polskiego rolnictwa i rząd coś z tym po prostu musi wreszcie zrobić. No właśnie, ZUS mi pan wyjął, bo miałem zapytać właśnie o to zboże, to tak zwane przemysłowe. Nie dość, że ono jest gorszej znacznie jakości od naszego polskiego, to jeszcze na dokładkę zaczyna destabilizować nam rynek nasz krajowy. Więc w tej sytuacji mam nadzieję, że rząd pójdzie, jak to się mówi, po rozum do głowy i przedsięweźmie odpowiednie kroki mające na celu zabezpieczenie interesów naszego rolnictwa. Chcielibyśmy, ale jednak sądzę, że pan redaktor przecenia urzędników pisowskich, bo w artykułach, które wyświetlają się za nami, nawet znajdują się stwierdzenia pana Kołodziejczaka, szefa Agrounii, że minister a to coś mówił, a to się wycofywał, a to znikał za drzwiami, a potem znowu wracał do stołu, był taki niezdecydowany. No więc wymusili niejako na nim to porozumienie. Stąd moim zdaniem ci dalej protestujący mają jak najbardziej słuszność w swojej determinacji, żeby wycisnąć wreszcie na rządzie konkretne działania i nie zaprzestawać protestu do czasu, gdy słowo nie stanie się ciałem. Amen, można powiedzieć. Panie profesorze, miejmy nadzieję, że działania pana Kołodziejczaka odniosą pozytywny skutek i nasze zboże będzie przede wszystkim sprzedawane na naszym rynku i również będziemy mogli je spokojnie eksportować. A zboże ukraińskie, jeżeli mamy pomagać Ukraińcom, to niech sobie płynie, jak to się mówi, spokojnie do portu i nie zalewa naszego rynku. No tak by było idealnie. Nie jesteśmy przeciwni konkurencji. Tylko powtórzmy raz jeszcze, produkt ukraiński nie jest obłożony tymi restrykcjami i nie ma tych narzutów, które ma produkt polski, ten sam produkt polski. Wobec tego polscy rolnicy, farmerzy są na straconej pozycji. Więc pierwszy krok to przywrócenie ceł, no ale, że tak powiem, trzeba zapewnić równe warunki. Nasza zboże, nasza żywność jest bardzo dobra, bardzo, bardzo dobra, no i należy ją chronić i promować, a nie wpuszczać tu takich no, niesprawdzonych produktów, które zaleją polski rynek i będzie się to nazywało tak, jak nawet mówię, minister rolnictwa, który od dziecka jest związany ze wsią, nie zna tego typu pojęć, jak to zboże techniczne. No tak, no bo tu mamy w tej chwili do czynienia z regularnym dumpingiem w takiej sytuacji, prawda? Nie leży cena jakaś tam powiedzmy o wiele, wiele niższa od naszych cen rodzimych produktów, to jeszcze na dokładkę gorszej jakości. Zdecydowanie gorszej jakości. Ale tak czy owak prowadzi to do zabicia polskiego rolnictwa. No z tym jak coś po prostu trzeba zrobić. Jak najbardziej z tym trzeba walczyć. Podobnie jak Unia prowadzi do zabicia chyba naszych portfeli. Ponieważ w tym momencie rodzą się takie pomysły, żeby jak gdyby rozbudować ten cały system ETS o aspekt prywatny, czyli już nie napali pan sobie, panie profesorze, niestety w kominku, bo będzie pan musiał zapłacić dodatkowy podatek od emisji gazów cieplarnianych. Tak, to znaczy napalę, pan redaktor też napali, ale to, co dodał pan redaktor po chwili, czyli będziemy musieli za to płacić. Unia Europejska chce, abyśmy płacili za wszystko, co ona uzna za niezdrowe. I tak już dawno temu uznała za niezdrowe emisje dwutlenku węgla, które wydalają
zakłady, na przykład produkujące prąd z węgla, i narzuciła ETS, czyli opłaty. I to wynosi mniej więcej 100 euro za tonę. Kiedyś to było 100 dolarów, czyli troszeczkę mniej za tonę węgla, i dlatego mamy o tyle droższy węgiel. W tej chwili, jak zostało przed chwilą zaznaczone, Unia Europejska chce poszerzyć swoje pole działania, czyli zarzuca szerzej sieci, no i chce opodatkować wydalanie dwutlenku węgla, czyli narzucić podatek od ogrzewania indywidualnego każdego mieszkania nieekologicznego, to znaczy narzucić dodatkowy podatek na tych, którzy palą węglem albo gazem, a to już jest poważna sprawa, lub bo w kominkach. I drewnem w kominkach, naturalnie. No ale tutaj nieobecny, ale myślę, że przed świętami jeszcze nam się objawi pan redaktor Hołubowicz. Sam na wizji mówił, że kupował tutaj butlę, która z gazem drożeje, a mieszka w budynku komunalnym. Czyli nie dotyczy to tylko domków, a domki są ogrzewane gazem, więc zapłacą niemal wszyscy. W artykule, który za nami się wyświetla, widzę, że zapisano, że opłaty uderzą aż w 8 milionów Polaków. Nie wiem, jak autor czy autorzy to wyliczyli, czy to dotyczy gospodarstw, czy pojedynczych osób, no ale 8 milionów to jakby nie patrzeć, to tak pomiędzy 1/5 a 1/4 społeczeństwa polskiego, czyli co piąty Polak, jeśli brać na serio te wyliczenia, co piąty Polak dopłaci. No niestety na to wszystko zgodził się polski rząd i zgodziła się cała ta pseudoklasa polityczna, bo wszyscy posłowie do Parlamentu Europejskiego, poczynając od lewicy, czyli pana Roberta Biedronia, poprzez PSL i poprzez Platformę Obywatelską z panią Różą Thun i z panem Lewandowskim, i przez PiS, cały PiS zagłosował na te rozwiązania. Na panią von der Leyen, szefową Komisji Europejskiej, która przedstawiła Europejski Zielony Ład, i wszyscy oni zagłosowali za panem Timmermansem, który jest twarzą tego ładu i to wprowadza. Jeśli idzie o PiS, wszyscy byli za, dwójka się wstrzymała, nikt nie był przeciw. W związku z powyższym Unia Europejska i jej decydenci, tacy jak von der Leyen i Timmermans, wychodzą z założenia, że w Polsce jest co do tego zgoda, konsensus. Skoro wszyscy europosłowie wybrani demokratycznie przez nasz naród na nich zagłosowali. A tak nie było, bo na przykład PiS po prostu oszukał Polaków, bo szedł z innymi hasłami do wyborów. No ale to z perspektywy takich czynowników jak Timmermans czy von der Leyen nie ma żadnego znaczenia. Liczy się arytmetyk. Ja jestem tylko jednego ciekaw. Jak to spróbują, powiedzmy, pomierzyć, ile kto zatruwa, że tak powiem, środowisko w tym przypadku, jeżeli to są indywidualne tak zwane paleniska? Więc ciekaw jestem, jaki system pomiaru i w jaki sposób będą to egzekwowali nasi urzędnicy. Sądzę, że nie będzie to trudne akurat dla urzędników, gdyż jeśli idzie o domki, które są ogrzewane gazem i tam są piece, no to ten gaz pochodzi po prostu z centrali. I ludzie dostają rachunki co 2 miesiące na przykład i tam jest dokładne wyliczenie, ile tego gazu spalili, i wystarczy, że to przeliczą właśnie na te tony, podzielą te tony, a jednocześnie jeśli na przykład tu wspomniany pan redaktor Ryszard Hołubowicz kupuje butlę, to będzie narzut na te butle, które będą sprzedawać. Panie redaktorze, proszę nie mieć złudzeń. Jeśli ktoś chce wprowadzić podatek, to nie ma najmniejszych problemów. Przypominam, że w starożytności nałożono już tyle podatków, że tylko toalety nie było opodatkowane. No i stąd pecunia non olet, czyli pieniądz nie śmierdzi, ten, który bo bierze się... Bo doszło do toalet, więc jeśli jest decyzja, to będzie to wyegzekwowane. Proszę nie mieć złudzeń, że to będzie zbyt skomplikowane. Nie, rozumiem, że przepływ gazu można zmierzyć, powiedzmy ilość węgla też można jakoś wyliczyć, ale ciekaw jestem, jak będą wyliczać w ogóle na przykład emisje z polan drewnianych, prawda? No, można policzyć, ile można tam spalić tych polan drewnianych, też jakaś jest tam objętość tego drewna, którą ktoś sobie kupuje.
Ale najbardziej mnie ciekawi w ogóle, jak ktoś wyliczy na tej podstawie, ile ktoś tak naprawdę wydzielił tych substancji, tych prawda, szkodliwych dla środowiska, bo to nie zawsze się to równa jedno z drugim. Jeden będzie oszczędnie używał, drugi bardziej rozrzutnie, powiedzmy, tego ogrzewania, więc to nie do końca się pokrywa, podejrzewam. Ale jeszcze najbardziej mnie frapuje jedna rzecz, czemu mając takie połacie lasu, które wchłaniają CO2, Polska jest obciążana na równi z innymi, którzy mają o wiele mniej terenów zielonych i którym te tereny mniej sprzyjają, tak jak na przykład Niemcy czy Francja mają znacznie mniejsze tereny zielone niż Rzeczpospolita. Sprawa jest stosunkowo prosta, bo polityczna. Ten argument, który przedstawił pan redaktor, jako pierwszy sformułował nieżyjący już minister profesor Jan Szyszko i został on przyjęty, jak pamiętamy, w Paryżu na szczycie klimatycznym. Ale Francuzi stwierdzili, że zostali przez niego ograni. Sam mi to mówił minister Szyszko w ministerstwie, byłem u niego w różnych sprawach. Ją konsultowaliśmy i powiedział, pokazywał mi pisma, doszli do wniosku, że zostali ograni i zaczęli naciskać na polskie władze, aby go wycofać i Morawiecki go po prostu zdymisjonował i w tej chwili nie ma tego problemu, bo nie ma człowieka, o tak powiedzmy krótko, a przyczynił się do tego po prostu Morawiecki, który wprost powiedział ministrowi Szyszko, że dymisjonuje go, bo domagał się tego prezydent Francji Emmanuel Macron, o czym mówiłem już w tym studiu. Także i sam potwierdzał to minister Szyszko i dzielił się tym także z wieloma ludźmi, także duchownymi, bardzo znanymi. Oni wiedzą, jak było. Czyli go po prostu zdymisjonował na żądanie Macrona, żeby właśnie nie było tych rozliczeń, o których pan redaktor mówi, albo było to utrudnione. Natomiast ja wiem, jak można to bardzo łatwo wszystko opodatkować, ale proszę mnie zwolnić z wyjaśniania, bo nie chcę podpowiadać tutaj byłym kolegom i koleżankom z PiS-u jeszcze jak nakładać szybko podatki, to jeszcze, żeby Unia na tym zarabiała. Lepiej skupić się, jak to obejść. Nawet bym nie śmiał, panie profesorze, nawet bym nie śmiał. Także na to po prostu nie należało się godzić, bo w tej chwili my już, że tak powiem, rozpaczamy nad rozlanym mlekiem. Trzeba było myśleć, jak to mleko było w kadziach takich dużych. Czyli trzeba było przed głosowaniem nad von der Leyen, której zabrakło kilku głosów, bo ona przeszła 9 głosami, a otrzymała 26 głosów pisowskich. I wówczas trzeba było postawić twarde warunki, że my nie wchodzimy w to ekoszaleństwo, ona nas z tego wyłącza, chociażby na zasadzie tak jak rabat uzyskali kiedyś Brytyjczycy, bądź Niemcy sobie uzyskali rabat niespełna 2 lata temu, również do składki członkowskiej. Trzeba było postawić twardo, zapisać. Głosujemy na panią, ale ekoszaleństwo nas nie dotyczy, gender nas nie dotyczy, to nas nie dotyczy i nie wstrzymuje nam pani finansów pod żadnym pozorem. I wtedy głosujemy. A jak nie, to nie ma pani, tak? Po prostu. No ale jeśli takich warunków się na początku nie stawia, wręcz przeciwnie, popiera się ten program. W związku z tym ona w tej chwili, Timmermans, z czystym sumieniem mogą powiedzieć, że to społeczeństwo polskie tego chciało, bo wszyscy przedstawiciele w Unii Europejskiej, łącznie z PiS-em, 100% PiS-u, zagłosowało za tym rozwiązaniem. No i tym sposobem, żeby być czyści, ekologiczni i powiedzmy nowocześni, jesteśmy wmontowani, czy chcemy, czy nie chcemy, w ogrzewanie prądem. No, a skąd mamy prąd, panie redaktorze? Właśnie tu jest celne pytanie, panie profesorze. Skąd ten prąd się bierze? Bo wie pan, panie profesorze, jak słyszę o tych samochodach elektrycznych, o tych cudach świata wiankach opowiadanych przez i koła rządowe, i koła, powiedzmy, te motoryzacyjne, że elektromobilność, samochody elektryczne, to cud, miód, malina i po prostu no, świat mlekiem i miodem płynący. Tylko kurczę pieczone, nikt nie mówi, skąd oni biorą ten prąd. A te wszystkie samochody, te milion nowych samochodów, te miliony aut elektrycznych krążących po kraju, te miliony nowych grzejników elektrycznych, które będą nas ogrzewały. No skąd ten prąd? No?
Pan redaktor ma rację, twierdząc, że nikt nie mówi, albo inaczej powiedzmy, bardzo mało jest osób, które o tym mówią. Jedna osoba o tym powiedziała, i ja jej słowa przytoczyłem tutaj w studiu, i straciła swoje stanowisko. Przypomnę, mówił o tym odwołany nie tak dawno prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka, najlepszej kopalni w Polsce, który w rozmowie ze mną również formułował tego typu zdania, co pan redaktor. Mówi tak, no wszystko pięknie, elektryczne samochody, które są rzekomo bezemisyjne, tylko kiedy one się ładują? No to mówię w nocy. Tak, w nocy, ale z prądu wytwarzanego w Kozienicach, z naszego węgla, który idzie z naszej Bogdanki do Kozienic w dzień, palą w nocy, ładują sobie tym i cieszą się w dzień, że chronią środowisko, a to i tak idzie do atmosfery, ale pan redaktor ma rację, prawie nikt o tym nie mówi. Bo w nocy nie widać, jak dymią kominy. No. A przypomnę, że nasz bohaterski premier Mateusz Morawiecki, nie wszyscy podpisują się pod tym słowem nasz, ja tutaj biorę to w cudzysłów, ale oficjalnie premier Polski Mateusz Morawiecki zapowiadał przecież już ładnych parę lat temu, że do 2025 roku w Polsce będzie jeździć 1 000 000 samochodów elektrycznych. Rzeczy samej. No i jak dobrze pamiętam, jeszcze rok temu podawano dane, no to około 50 000 jeździ po polskich drogach, może troszeczkę w tej chwili więcej. Tak czy owak 800 czy 900 000 brakuje, a za 2 lata będziemy mieli ten czas okres, ten horyzont, który nakreślił pan Mateusz Morawiecki. Co więcej, jak Niemcy stwierdziły, że nie godzą się na odejście całkowite od aut spalinowych, no to Mateusz Morawiecki postanowił nagle wesprzeć Niemcy i Włochy, no bo to są dwa kraje, które produkują samochody i tam doszlusowały jeszcze ze 2 kraje. Ale Niemcy załatwiły to bardzo szybko i jak niektórzy mówią, po prostu skorzystały z akurat takiej dyspozycji pana Morawieckiego. Niektórzy twierdzą, że po prostu Niemcy podtarły się Morawieckim, załatwiły swoje sprawy, no i go wyrzuciły. No i po załatwieniu tychże spraw Morawiecki został sam i stwierdził, że w Radzie Unii Europejskiej jako jedyny kraj głosowaliśmy przeciwko tym rozwiązaniom, czyli odejściu od samochodów spalinowych. No tylko nie dodaję, że na wniosek i poprzez decyzję Lecha Kaczyńskiego, który podpisał traktat lizboński, i poprzez zgodę na odejściu od dotychczasowego głosowania w Radzie Unii Europejskiej, gdzie Polska miała bardzo dobry parytet głosów, bo Niemcy miały 29, a Polska 27, tylko 2 głosy mniej od Niemiec. Przeszliśmy na tak zwaną podwójną większość, którą nie wiem w jakim trybie to było głosowane, ale sprzeciw Polski nic po prostu nie daje. Tak? Po prostu nic w Radzie Unii Europejskiej nie daje, bo jeśli się głosuje podwójną większością na przykład, to musi być 55% krajów, które ma 65% ludności całej Unii Europejskiej. No więc brak jakiejkolwiek wizji, polityki, konsekwencji, czy jesteśmy za tym Zielonym Ładem, czy nie jesteśmy. Najpierw głosujemy za Zielonym Ładem. Morawiecki chwali się Timmermansem na szczycie na Wyspach Brytyjskich klimatycznym. Lansuje 1 000 000 samochodów elektrycznych. Ba, nawet mieliśmy produkować samochody elektryczne. Słynna Mizera, przepraszam, Izera. No i jak co? Zawsze, no jak zawsze. Same zapowiedzi nie ma. No i w tej chwili, kiedy zbliżają się wybory i ludzie są zdezorientowani, a większość przestraszonych, że nie będzie mogła jeździć nie tylko dieslem, ale i benzynowym samochodem, to nagle premier Morawiecki rozdziera szaty. No nie ma tu żadnej konsekwencji, jak mówię, Niemcy po prostu go wykorzystały, można powiedzieć, tak jak inni podtarły się nimi, wyrzuciły i został tak sam. Czy powiem panie profesorze, że może nie jest aż tak strasznie czarno, ponieważ po 2035 roku, owszem, może nie będzie można zarejestrować nowego samochodu spalinowego, ale można będzie użytkować te, które są. Więc powiedzmy sobie szczerze, Polska ma szansę wyglądać mniej więcej tak, jak wygląda w tym momencie motoryzacja na Kubie.
Będziemy kombinowali części zamienne, dorabiali części zamienne, parkingi będą wyglądały jak powiedzmy przydrożne warsztaty, bo każdy będzie dłuwał na swoją rękę przy tym samochodzie, żeby go utrzymać jako tako w ruchu i w całości. I będzie, powiedzmy, kwitła wszelkiego rodzaju działalność mająca na celu wskrzeszenie starego truposza, który dawno powinien być na złomie. No tak, no, panie redaktorze, no Kuba no to nie jest kraj liberalny pod względem gospodarczym. To jest po prostu kraj komunistyczny, był krajem komunistycznym, no i chce się wprowadzić to samo tutaj. A jeśli mówimy o rozwiązaniach i sprzeciwie początkowym Niemiec, to one załatwiły co chciały z Włochami, czyli będą samochody mogły jeździć spalinowe, ale na inne paliwa. Tak zwane paliwa syntetyczne. Syntetyczne, które oczywiście będą produkowane w Niemczech. Gdzieżby indziej. No więc Niemcy jak zawsze załatwiają swoje interesy, a wracając jeszcze do tych kominków, to panie redaktorze, już dawno Niemcy poprzez Unię Europejską wprowadziły nakaz filtrów w kominkach, czyli w tych kładach kominkowych, które one produkują oczywiście. I zanim weszło to rozporządzenie, no to już oni byli przygotowani do produkcji tegoż, wiem, bo współpracowałem, współpracuję z kominkarzami, ze światem kominków od kilkunastu dobrych lat, już będzie prawie 20. No i w tym sposobie mamy znowu w tym momencie niejakie, delikatnie mówiąc, zapóźnienie cywilizacyjne. Zresztą nie nowina, bo tak jeszcze może pozwolę sobie na taką małą wrzutkę odnośnie refleksu naszego rządu. Niedawno rząd ogłosił przecież, że będzie chciał masowo zacząć produkcję amunicji. Mamy 400 dni od chwili, gdy Rosja napadła na Ukrainę. Nie można było tego wcześniej zrobić, żeby zacząć myśleć o uzbrojeniu naszego kraju i ewentualnie eksporcie amunicji? Najpierw to ten rząd myślał o Ukrainie, a dopiero później budzi się i zaczyna mieć jakieś tam przemyślenia czy refleksje na temat obywateli polskich, a powinno być odwrotnie. Przypomnę po raz kolejny, że rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych stwierdził, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. Nikt tego nie zdementował, ani nawet go nie strofował. Wobec tego jest to linia oficjalna polskiego rządu, czyli postawiono nas jako sługi narodu ukraińskiego. A skoro tak, to trzeba wszystko oddać, a później dopiero martwić się o takie detale, o których mówił pan redaktor. Rząd polski przez ponad rok wzdragał się od podania jakichkolwiek informacji na temat kosztów, które ponosimy, czyli my wszyscy, obywatele polscy, w związku z pomocą udzielaną Ukrainie. I dopiero niedawno, tydzień, dwa temu, nie dalej, przyszła informacja z polskiego rządu, że ta pomoc wyniosła około 30 miliardów złotych. No to jeśli ten rząd, który notoryjnie rozmija się z prawdą, podaje kwotę 30 miliardów złotych, to możemy śmiało powiedzieć, że jest to dwa razy tyle. Albo ile, będzie. Ile tak naprawdę jednak. Albo będzie. Przyznają się do 30 miliardów złotych. To co tam będą sobie, że tak powiem, głowę zawracać takimi detalami. No to jak brak, no to trzeba uruchomić, to trzeba środki pozyskać. A jak Unia Europejska chce nam zrekompensować to w kwocie 300 milionów euro, no to premier Mateusz Morawiecki ogłasza przeogromny sukces. No ale to ile to jest? Razy 4,70, 300 milionów. Tak, no to 1,3 miliarda. Jeśli idzie o złotówki, natomiast 30 miliardów od tak lekką ręką i nie mamy żadnej deklaracji ze strony Ukrainy, jak nam to zrekompensuje, gdy na przykład zakończy się wojna. Czy to zwycięstwem, czy też kompromisem zawartym przez wielkie mocarstwa, czyli Stany Zjednoczone, Rosję i Chiny, nie wiemy. Ale czy w ogóle zechce to zrekompensować i jakoś się odwdzięczyć? Bo przecież w Kongresie Amerykańskim, a także w Senacie, jak pamiętam, odbyła się dyskusja na ten temat i musiały władze amerykańskie się tłumaczyć. Co z tego Amerykanie mają, że wspomagają Ukraińców? No i to jest bardzo dobre pytanie, panie profesorze, bo nie wiadomo, co się zdarzy w najbliższej przyszłości. Liczmy, że Ukraina, powiedzmy, wyjdzie z tego obronną ręką, z tego całego konfliktu,
ale też i patrzmy naszego interesu, no bo w końcu pomagać bezinteresownie, tak jak zresztą rozmawialiśmy przy poprzednim razie, naszym poprzednim spotkaniu odnośnie protestu transportowców, prawda? No patrzmy, co mamy w kieszeni, żeby móc ewentualnie pomagać, bo jeżeli oddamy nasze, powiedzmy, dobra rodowe i nasze uzbrojenie, no to sami nie będziemy właściwie ani mogli nikomu niczym pomóc, a jeszcze będziemy sami bezbronni. Wszystko zaczyna się od doktryny, jeśli jakiś kraj oczywiście taką doktrynę ma, i od realizacji tegoż. Czyli wybucha wojna na Ukrainie i trzeba wzbudzić w sobie refleksję, co robimy i co nam grozi. Jeśli sygnały płynące z rządu są sprzeczne, co zaczęli wreszcie dostrzegać publicyści niektórzy, ale także byli politycy i to zajmujący się finansami, od na przykład, że rząd polski z jednej strony głosi, że Ukraińcy walczą o nasze bezpieczeństwo, bo zakładają, że gdyby przegrali i Putin pokonał Ukrainę, to następnym krajem jesteśmy my i nie jesteśmy bezpieczni. A z drugiej strony mówią, że bezpieczeństwo gwarantuje nam NATO. Ukraina nie jest w NATO, no więc jest to teza sprzeczna wewnętrznie i jakoś nie przeszkadza to rządzącym dalej w to brnąć, więc trzeba przede wszystkim mieć doktrynę i trzeba mieć założenia tej doktryny realizować. O, tak jak w czasie II wojny światowej Amerykanie, tak jak zresztą teraz, stwierdzili, że skoro zostali wciągnięci do wojny poprzez atak na Pearl Harbor, no to co trzeba robić? Trzeba oszczędzać życie własnych obywateli, trzeba wspierać Sowiety materialnie, żeby się wykrwawili, trzeba im przekazywać sprzęt, Act Land Lease Act i tak dalej, od wszystkiego, broń, rafinerie, samochody, i niech rękami Sowietów pokonać Hitlera i żeby jednocześnie wyjść zwycięsko jako państwo silnie gospodarcze. I to realizowano. No ale na początku trzeba mieć jakąś wizję. Jeśli my mamy tę wizję sprzeczną wewnętrznie, a jednocześnie przywódcy pisowscy twierdzą, że to jest nasza wojna i śnią o Unii Polsko-Ukraińskiej i że w przyszłości to będziemy jednym państwem i będziemy silniejsi od Niemiec, jak połączymy nasze potencjały, no co jest absurdem kompletnym. Jeśli, powtórzę, Ministerstwo Spraw Zagranicznych twierdzi, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego, no to, panie redaktorze, tu nie ma żadnej logiki. Logiki, która prowadzi do maksymalizowania korzyści obywateli polskich. I z tego powinni być ci ludzie rozliczeni, myślę, w zbliżających się wyborach. Panie profesorze, nie, trudno mi powiedzieć, żebym się czuł sługą ukraińskim. Pomóc oczywiście, bo tak nakazuje, powiedzmy, chrześcijański obowiązek. No ale no, nie przesadzajmy. Po prostu, krótko powiedziawszy, patrzmy też i swojego własnego interesu. Tak jak patrzmy interesu, jeszcze wrócę na chwilę może do tych aut elektrycznych, które tak promują nasi zachodni, powiedzmy, politycy i zachodnie, powiedzmy, koncerny. No to prócz tego, że jest to auto trudne do wykonania ze względu na ubogość pierwiastków ziem rzadkich, jest generalnie bardziej, powiedzmy, ciężkie, bo waga akumulatorów jednak okazuje się być większa niż przeciętnego silnika, to jeszcze na dokładkę pojawiło się i z coraz większą częstotliwością niebezpieczeństwo walki z pożarem takiego auta. Okazuje się, że auta elektryczne potrafią się naprawdę nieźle palić. I naprawdę to, że one się palą, to jeszcze mało. One się palą w sposób taki, że trudno je bardzo ugasić ze względu na ich konstrukcję. I pakujemy się w taką minę z autami elektrycznymi po to, żeby zadowolić zachodnie koncerny. Po co? I zadowolić zachodnich polityków, którzy służą tym koncernom. Przy okazji tego pożaru, który trwał ileś tam, nie wiem, 21 godzin, akcja ratownicza trwała, jakoś nikt nie zapyta na Zachodzie, ile to dwutlenku węgla i innych substancji niekorzystnych dla zdrowia przedostało się do atmosfery w trakcie
palenia się tego jednego samochodu przez 21 godzin, bo jest to pytanie niepoprawne politycznie, albo co dalej robić z tymi bateriami, które się wyczerpią i trzeba będzie je utylizować. Już dawno w prasie niemieckiej opublikowano raport poważnego ośrodka naukowego, który zbadał ślad węglowy. Czyli nie tylko to, co wypuszcza samochód z rury z tyłu wydechowej, ale od momentu wytworzenia tego samochodu do jego utylizacji, ile wynosi ten ślad węglowy, czyli ile dwutlenku węgla przedostaje się do atmosfery. I stwierdzono na podstawie szczegółowych badań naukowych, że takie auto elektryczne, o którym mówi pan redaktor, pozostawia o wiele większy ślad węglowy niż stary Mercedes beczka, do którego lało się ropę i to nawet niektórzy olej rzepakowy dolewali, jak nie było już ropy i tak kłęby dymu się dostawały z tej beczki, to po przejechaniu tego miliona kilometrów z utylizowaniu obu aut okazuje się, że bardziej ekologiczny jest ta beczka. No ale jeśli ludzie związani z branżą, od żeby podać mój były kolega z Europarlamentu, ale znany bardziej jako kierowca rajdowy Krzysztof Hołowczyc, przecież gdy wypowiedział się na temat tych aut elektrycznych, mówiąc może nie tyle o paleniu, co o jeżdżeniu też i o naprawie tych aut elektrycznych, bo to przecież w tej chwili nikt nie chce podjąć się napraw tych samochodów i pokazał absurdalność sytuacji taką, jak opisuje pan redaktor, no to natychmiast został wyklęty, wylał się na niego, jak to mówi się w internecie, hejt, no że taki światły człowiek ma tyle sukcesów, no i jak może takie rzeczy opowiadać? No może, ale został zakrzyczany, więc ten głos rozsądku musi wybrzmieć, tylko cały czas zwracam uwagę na jeden fakt. Pan redaktor nie czuje się sługą narodu ukraińskiego, ja się nie czuję, pan, myślę, operator się nie czuje i wielu z państwa, którzy nas oglądają, ale to nie zmienia faktu, że w naszym imieniu, którzy się nie czujemy, wypowiedziało się Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które ma w tej chwili mandat do reprezentowania całego społeczeństwa i oni nas reprezentują. Taka osoba z MSZ-u powinna być natychmiast zdymisjonowana, a także jej zwierzchnik powinien być zdymisjonowany. A skoro tak nie jest i nadal bryluje w mediach, to znaczy, że to jest wiodąca linia. W związku z powyższym ci, którzy nie czują się, powinni wyrazić to na jesieni, w wyborach parlamentarnych, do których mam nadzieję dojdzie i dojdzie do zmian. Bez wątpienia. Bez wątpienia, panie profesorze. Panie profesorze, biorąc pod uwagę te, śmiem twierdzić, chybione pomysły związane z transportem, no bo już ni za tym, ni za tamtym. Wyobrażam sobie auta elektryczne jedynie w postaci na przykład trolejbusu, elektrycznego autobusu, jakiejś drobnej powiedzmy taczki, którą można pojechać do sklepu i wrócić z zakupami, czy jakaś może ewentualnie taksówka, czy jakiś drobny dostawczak, ale nie wyobrażam sobie już na przykład elektrycznego tira, czy elektrycznej policji, czy elektrycznej powiedzmy straży pożarnej, albo elektrycznej karetki. A już zdecydowanie sobie nie wyobrażam elektrycznych samochodów wojskowych. A czy wyobraża sobie pan redaktor elektryczny samochód osoby prywatnej, która chce przejechać z Lublina do Szczecina? Też niekoniecznie. Chyba, że ma dużo czasu. Chyba, że ma dużo czasu i będzie miała bardzo dużo pieniędzy, bo ten samochód będzie drogi, a jeśli będzie na te paliwa, o których mówiliśmy, produkowanych w Niemczech, to praktycznie nie będzie ludzi prywatnych, normalnych, na nie stać. I o to w tym wszystkim chodzi. Żeby pozbawić ludzi możliwości używania aut. I no przecież te miasta 15-minutowe, o których się mówi, to ta policja, która sprawdza, czy ktoś się przemieszcza autem, czy się nie przemieszcza, czy wjeżdża, czy nie wjeżdża, bo za chwilę to nie będzie pan redaktor miał samochód z silnikiem spalinowym, czy to diesla, czy benzyną, ale ci ekoterroryści zabronią panu wjazdu do centrum miasta. No to po co ma pan jechać do Warszawy, jak musi się pan zatrzymać
10 kilometrów od Pałacu Kultury albo 20 i później przesiadać się i kombinować, jak tam się dostać do centrum. Więc chcą nas zniechęcić i to wszystko do tego prowadzi, żeby tylko klasa ta najwyższa, która w tej chwili się kształtuje, miała dostęp do tych dóbr, a normalnych ludzi pozbawić samochodów, a to jeszcze nam wyjaśnią, że to dla naszego dobra, żebyśmy mieli dobre powietrze, czyste powietrze. Za chwilę wprowadzą limit oddechów, jeszcze ile możemy tu mówić w studiu na przykład, gdyż to może też szkodzić środowisku, tym co są pod nami, nad nami, jak otworzymy drzwi. Także wszystko można wyjaśnić, ale cel jest jeden. Po prostu jest to nowa rewolucja. Wielki reset, o których tu mówiliśmy. Decyzje zapadają w dość wąskich gremiach, czy to są fora ekonomiczne, czy wcześniej węższe grona, Bilderberg Group, no ale także wąskie grona polityków unijnych, w które to grona jest wpasowywany Mateusz Morawiecki, był już wcześniej wpasowywany, jeśli ktoś sobie przypomni jego nagrane rozmowy tam z Sowa i Przyjaciele, gdzie się zachwyca panią Angelą Merkel i mówi, że ona świetnie prowadzi politykę. No i trzeba taką politykę wprowadzić, która obniży oczekiwania społeczne. Dokładnie tak powiedział. No więc samochód to zbyt wysokie oczekiwania społeczne. Trzeba je obniżyć. Będzie, panie redaktorze, dla pana hulajnoga elektryczna, a to już sobie chyba pan redaktor może wyobrazić. No cóż, ZUS również zaczyna się wpisywać w tą strategię obniżania oczekiwań społecznych, bo zaczyna być w tym momencie w ZUS-ie coraz bardziej minorowo, jak donoszą media. A więc zaczyna być coraz cieniej, bo zapowiadają, że wypłaty emerytur będą się stopniowo, pomału, delikatnie, ale jednak obniżały. Ponieważ będziemy pracowali dłużej, a będziemy mieli z tego mniej. Ups. No tak. Wychodzi na to, że spodziewana wkrótce trzynastka i potem czternastka to były chyba ostatnie dobre wiadomości z ZUS-u. Ja wiem, czy dobre wiadomości z ZUS-u. Pytanie brzmi, skąd jest ta trzynastka i czternastka? Po pierwsze, rząd nie ma w ogóle pieniędzy na wypłatę trzynastek i czternastek. Zresztą to nie są trzynastki i czternastki, to są zasiłki, bo to są inaczej wypłacane. No ale kwoty tak nazywane i przekazywane. Otóż są to pożyczki. Po prostu są to pożyczki. A część tej pożyczki, na przykład 5 miliardów złotych, rząd nie mając pieniędzy, wypłaca z rezerwy demograficznej. Czyli z tych zaskórniaków. To się ściśle wiąże z problemem poruszanym przez pana redaktora, bo rezerwa demograficzna jest na okoliczność tego trzymana, że jeśli ubędzie nam obywateli, którzy nie będą w stanie zapracować na emerytury, to będziemy wypłacać z tej rezerwy demograficznej. A w tej chwili Mateusz Morawiecki, ten rząd, wypłaca te tak zwane trzynastki i czternastki z rezerwy demograficznej. Więc już jest to, zacytuję pana redaktora, ups. Więc już nie ma tych pieniędzy, a te, które są, i tak są z naszych podatków. Sprawa paradoksalnie, ale nie dotyczy tylko tego rządu. To trzeba sięgnąć wiele lat wstecz i przypomnieć sobie nawet słowa byłego premiera Waldemara Pawlaka, który pytany o ZUS mówił, że lepiej liczyć na własną rodzinę niż na ZUS. Bo tak to jest, że czeka w Polsce społeczeństwo poważna, mega debata na temat właśnie tych ubezpieczeń społecznych, bo to jest łańcuszek szczęścia, który w pewnym momencie się skończy i nie uciekniemy od tej debaty, bo na końcu, jak pan redaktor mówi, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej i okaże się, że oczywiście będzie ten rząd wypłacał, ale po złotówce każdemu. Albo będzie to 10 zł, a warte tyle co złotówka. Tutaj ten rząd oczywiście prowadzi politykę drenującą wszystkie finanse. Ja ich nazywam pieszczotliwie frajną bezrefleksyjnych dyletantów. Ale rozejrzeliby się naokoło, jak robią to na przykład inne kraje. Takie jak Niemcy czy Holandia. One dywersyfikują źródła finansowania na przykład tych świadczeń społecznych, lokując to, wykupując od na przykład
centra handlowe, czyli sieć supermarketów, lokują tam pieniądze, nawet chcieli tutaj w Lublinie, bo wiem i prawdopodobnie pozyskali, ale jeszcze nie ten obiekt, który mam w tej chwili na myśli, ale chcieli przejąć, żeby kupując to, jednocześnie mieli zysk i zysk ten przeznaczać na emerytury. Od tak jakby kupili na przykład ogromny supermarket, to pan redaktor idąc raz w tygodniu na zakupy, jednocześnie zasila emerytury niemieckie albo holenderskie, bo z zysku są opłacane. No to pytam się, gdzie są politycy polscy, którzy myślą dalej niż na 5-6 miesięcy czy 8 do następnych wyborów, a pomyślą na 8 czy 18 lat czy 28 lat do przodu, że też to trzeba zdywersyfikować, że z tych podatków, które mamy w Polsce, nie starczy pieniędzy na opłacanie emerytur, zwłaszcza, że ludzie żyją trochę dłużej i bardzo dobrze, no i oczywiście pracują ciężko i chcą mieć później godne wynagrodzenie. No ale jeśli to zeżre inflacja, to jak powiadam, to bez względu na to, jak te cyferki będą wyglądały, pytanie będzie brzmiało, co ja mogę za to kupić. A pomimo tego, że ludzie otrzymują dzisiaj 13 i 14, to oni łącznie mogą kupić mniej za to niż kiedyś za 12 pensji. Czy 12 emerytur. To teraz za te tak zwane 13 czy 14 kupią o wiele, wiele mniej, bo rząd ich oszukuje po prostu na inflacji. I tak to rząd zarabia, krótko mówiąc. Chociaż ponoć się stara, ponoć się pochyla nad losem na przykład niepełnosprawnych. Dajmy na to ten pomysł rządowy, który obiecuje niepełnosprawnym wypożyczanie sprzętu. No, idea słuszna, idea fajna, idea ciekawa, biorąc pod uwagę, ile potrafi kosztować zwykły wózek inwalidzki, taki powiedzmy bardziej dostosowany do potrzeby osoby niepełnosprawnej, czy powiedzmy jakiś taki bardziej no, z wyższej półki, jak to się mówi, model, prawda, niż taki standardowy, no to potrafi kosztować tyle, co dobry samochód, tak na dobrą sprawę. Więc tutaj rząd wpadł na pomysł, żeby uruchomić wypożyczalnię sprzętu inwalidzkiego. Tylko pytanie, skąd ten sprzęt i za co ten sprzęt? I tu okazuje się, że znowu rząd robi nam lekką niespodziankę, ponieważ do ustawy gdzieś tam przemycił znowu jakieś tam dodatkowe pieniądze, nie wiadomo skąd, za które nastąpi zakupowanie sprzętu do wypożyczalni. No i jak nazwać ten proceder? Kombinacją alpejską? Nie, nazwać go tak, jak pan redaktor nazywa, procederem. Jest to proceder i jeszcze jedno sformułowanie pana redaktora mi się bardzo spodobało, że rząd ponoć pochyla się. I ja bym tu wyboldował, wytłuścił słowo ponoć. Więc zawsze się ponoć nad czymś pochyla, ale robi dobrze nie tym, nad którymi się ponoć pochyla, czyli tu nad niepełnosprawnymi, czy gdzie nad górnikami, czy nad rolnikami się pochyla, czy nad nami się pochyla, ale robi dobrze sobie, bo ten sprzęt, o którym pan redaktor mówi, powinien być zamówiony przez PFRON. A PFRON podlega procedurom określonym, czyli musi ogłosić przetarg, jest kontrolowany i tak dalej. Natomiast tutaj rząd to czyni poprzez inną agencję, która nie musi być według rządu kontrolowana, więc można dokonać, jak to mówią nasi internauci, przekrętu bardzo ładnie. I takich agencji jest mnóstwo. Jeśli jest okazja, to ktoś sobie pewnie, panie redaktorze, dorobi. I tu wracamy do ZUS-u. Skoro ma świadomość taki polityk PiS-owski, że ten system ZUS-owski, który w tej chwili oni obsługują, czy nim zawiadują, może być niewydolny za ileś lat, to chce sobie teraz zarobić. No i są frakcje w PiS-ie, jak wiemy, i takich agencji jest mnóstwo. Media podają, że część doi Solidarna Polska, Fundusz Sprawiedliwości, a teraz pokazuje się, że i lasy, bo im podlegają, z lasów sobie doi. Część ze spraw jakichś niepodległościowych, narodowych, gdzie tam pan Żaryn jest. I tak dalej, i tak dalej, które przekazują przeróżnym organizacjom. Gdyby, sądzę, zebrać wszystkich ministrów tego rządu PiS-owskiego i zapytać, ile jest takich agencji, o których tutaj mówimy w tej chwili, że te 200 milionów złotych wydaje, i nawet zapewnić ich, że nie są nagrywani,
to nie potrafiliby powiedzieć, ile tego jest. Tyle sobie takich poletek wyodrębnili, z których wysysają po prostu nasze pieniądze poza kontrolą budżetową i w ogóle poza kontrolą budżetową w tej chwili jest połowa budżetu. Budżet, który miał, gdy startowałem na prezydenta Polski w 2020 roku, 430 miliardów, teraz ma już 600 z czymś miliardów, a to dlatego, że mamy inflację i rząd sobie zarabia od tej inflacji, więc 1/3 sobie zarobił, ale poza budżetem jest 200 kilkadziesiąt miliardów, czyli blisko połowa budżetu Polski, kwota połowy budżetu Polski jest poza kontrolą parlamentu. No więc jeśli się stwarza tego typu okazje, no to tylko powoływać kolejne urzędy, takie jak Centralne Biuro Antykorupcyjne, chociaż i tam, jak słyszymy, giną pieniądze. Nie ma odpowiedzialnych za to i toczą się śledztwa, czy tak jak OLAF, czyli Urząd Antykorupcyjny w Unii Europejskiej, tu też nasi przedstawiciele zaznaczają się wydatnie i można poczytać o nich w prasie, więc po prostu ten system trzeba zmienić. Jednym słowem, dziwny jest ten świat, można tak to skomentować. Tym bardziej... Albo zaśpiewać. Tak, no może nie ten głos akurat. W każdym razie jeszcze taka myśl mnie uderzyła na koniec naszego programu. Może podzielę się tą myślą z panem profesorem. Otóż te wszystkie pieniądze gdzieś tam wyjęte z budżetu, przeznaczone ponoć na zakup najbardziej, powiedzmy, nowoczesnych tych zabawek militarnych, nie twierdzę, że nie, prawda? Ale nasz rząd kupuje tak trochę jak w sklepie samoobsługowym. No to weźmiemy, to weźmiemy, to weźmiemy, to weźmiemy. Ale już jakoś nie bardzo widać, dopiero teraz zaczęli myśleć o produkcji amunicji, dopiero w tej chwili, i nie bardzo widać, żeby myślał nasz rząd o tym, żeby no, zapewnić jeszcze jakiś serwis tym wszystkim zabawkom, które zostały zakupione i czekają na dostarczenie. A na przykład są firmy do kupienia, które produkują na przykład znakomite przykładnie, znakomite, powiedzmy, inne elementy, które są niezbędne do utrzymania sprzętu w działaniu, prawda? I czego tego nie robimy? Bo ta formacja nastawiona jest przede wszystkim na konflikt i na rozbijanie. Jestem zdania, że jeśli jakaś formacja polityczna, która ma mandat do rządzenia, przeprowadza jakąś operację, w tym wypadku wojskową, konsekwentnie, nawet jeśli się nie zgadzam co do źródeł zakupu albo rodzaju tej konserwacji, to uważam, że to jest jakaś wizja, z której ja mogę krytykować, ale jest to wizja. Natomiast jeśli zachowują się tak samo jak w innych dziedzinach, o których mówiliśmy, czy z dwutlenkiem węgla CO2, czy z samochodami elektrycznymi, podobnie zachowują się w sprawach zbrojeniowych. Przecież ministrem najpierw Obrony Narodowej był Antoni Macierewicz. No to wycofał się z Karakali. Tak? No to potem... No, to jeszcze miało sens, powiedzmy. Abstrahując, co miało sens, a co nie miało, ale wycofuje się z Karakali, składa zamówienie, czy chce inne zamówienie. No to jest on odwoływany jak minister Szyszko i znowu mamy zmianę kierunku pozyskiwania zamówień. Potem znowu jest na inna zmiana. Popatrzmy chociażby na elektrownie atomowe. No to małe. No to nie małe, bo pan Obajtek już miał małe budować. No to duże. No to ze Stanów Zjednoczonych. No to nie ze Stanów Zjednoczonych. To z Azji, z Korei. Od no to ściany, Francuzi się obrazili. To teraz od ściany do ściany. Mówię, nie ma żadnej wizji, bo nawet jeśli panu redaktorowi nie podobają się karakale, tak, ja nie jestem specjalistą, no ale gdyby rząd prowadził konsekwentną politykę, że idzie w jednym kierunku, opiera się na tam jednym czy dwóch krajach i ma zabezpieczenie, offset, to tam, to możemy krytykować, ale to jest jakieś prowadzenie jasne polityki naszej obronnej. A teraz to nie mamy nic, tak? W zasadzie. Więc ratuj się kto może, no i ratują się przede wszystkim przez propagandę, tak żeby ludziom jak najbardziej namieszać w głowie, no bo skoro oni odbijają się od ściany do ściany, no to trzeba jeszcze zamącić ludziom w głowach, aby mieli to samo co rząd. I jeszcze taka myśl może przewrotna. Skoro Niemcy tak się wypierają atomu i tak chętnie zamykają swoje elektrownie atomowe,
Czemu by nie porozmawiać z Niemcami, na przykład odkupić te elektrownie czy wydzierżawić na potrzeby polskiej gospodarki? Sprawa elektrowni jest w ogóle dziwna, bo Niemcy twierdzą, tak jak pan redaktor mówił, że elektrownie atomowe są nieekologiczne, tak? Ale my z kolei chcemy stawiać na atom. Przecież niedawno Morawiecki mówił. No ale skoro Niemcy są głównym graczem w Unii Europejskiej i one stwierdzają, że to jest szkodliwe, jak pan redaktor mówi, same się wycofują, miały awarię w Bawarii reaktora, wyciek był duży. Ja pytałem w Bundestagu nawet posłów, to oni uważali, że to jest katastrofa ekologiczna. To dlaczego my stawiamy na atom, gdy za chwilę możemy domniemywać, że w Unii Europejskiej podejdą do tego tak jak do samochodów spalinowych? Czyli nie będzie można i obłożą nas jeszcze podatkami w związku z tym. No przecież do niedawna gaz był ekologiczny. No to fakt. Był Nord Stream 1, Nord Stream 2 i przecież kto myślał o nakładaniu podatków na ludzi, którzy założyli piece gazowe? Przecież to było ekologiczne, to nie węgiel, tak? Okazuje się, i węgiel, i gaz, i za chwilę to i tamto. Więc najpierw powracam do głównej myśli. Trzeba ustalić strategię, czego my naprawdę chcemy i musimy wiedzieć, jak zachowa się Unia Europejska, bo w tej chwili oczywiście Niemcy, pan redaktor ma rację, alergicznie reagują na atom, ale kto nam zaręczy, że nie zmienią swojej postawy za 5 albo 15 lat, tak jak zmienili w sprawie gazu albo w sprawie węgla. Przecież nie jest powiedziane, że oni nie powrócą do węgla, więc... Przecież w dalszym ciągu wydobywają węgiel. Nawet jest w tej chwili, zaczynają się tarcia między Polską a Niemcami znowu na szturów. Tym razem wcześniej byli Czesi, teraz do odmiany Niemcy nas zaczepiają o turów. A elektrownia Datteln 4, czyli Datteln 4, to przecież trzeba po prostu mieć jakiś zespół think tank, czyli który obserwuje sytuację, ale taki tak naprawdę na bieżąco, którego się nie wymienia co 2 miesiące czy nawet co 2 lata, który dostarcza tej wiedzy i jakoś kreuje politykę, ale tutaj mówię, to jest rozdrobnienie, rozproszkowanie, brak nie tyle nawet jakiejkolwiek doktryny, co koncepcji, która by przetrwała, no powiedzmy, 5 lat, 2 lata, no, 1,5 roku nawet weźmy. To nawet tego nie ma. No więc cóż, panie redaktorze, jedyna wiadomość optymistyczna to, że prawdopodobnie będą wybory i będziemy mogli nie tylko rozliczyć, ale postawić też na ludzi informacje, którzy mają inną wizję, którzy chcą coś zmienić, którzy jak powiedzą, że nie będą brnąć w ekoterroryzm i się sprzeciwią, to sprzeciwią się na każdym odcinku, a nie na finiszu. Bo przypomnijmy sobie, że nawet niektórzy europosłowie PiSu ocknęli się po niewczasie w połowie kadencji. Na przykład taki europoseł Zdzisław Krasnodębski powiedział, że on nie rozumie rządu polskiego. Że gdy mógł wetować te sprawy związane z ekologią, to tego nie robił. A kazał im jeszcze głosować za von der Leyen i za Timmermansem. No a teraz rozdziera szaty. No to jeśli oni wyzbyli się najmocniejszych kart, a Jarosław Kaczyński, słuchając naszego programu, gdzie powiedziałem, że wyrzucili wszystkie asy, damy, króle, no to na propozycję Sariusz Wolskiego zmienił moją retorykę na nieco inną, mówiąc, że pozostały nam już tylko kapiszony, że ostra amunicja została już wystrzelana na samym początku na poparcie von der Leyen, Timmermansa i ich polityki. Wobec tego, jak on ma same kapiszony, jak sam mówi, no to z czym możemy startować do Unii Europejskiej? Tylko, że ta refleksja naszła ich po iluś latach. No i tradycyjnie zmieniają politykę, potem do niej wracają. To raz popierają, raz są przeciw. Sami nie wiedzą, kim chcą być. Czy oni chcą popierać w pełni politykę Unii Europejską klimatyczną, czy oni chcą się jej sprzeciwiać? Tak? Oni po prostu tego do dziś nie ustalili. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że wybaczycie nam Państwo, że dzisiejszy program był nieco przedłużony, ale słuchając wywodów pana profesora, nie sposób tego skracać, ani nie sposób tego pomijać, bo to jest zbyt istotne rzeczy, żeby
przychodzić sobie nad nimi tak lekceważąc. A pan profesor bardzo celnie skwitował politykę naszego rządu. Proszę państwa, jeszcze jedna informacja odnośnie pana profesora Mirosława Piotrowskiego. Jutro będzie odbywał specjalne spotkanie w Warszawie, ale o tym to pozwolę sobie już oddać głos panu profesorowi. O czym będzie to spotkanie, na jaki temat, to z kim będzie się spotykał. Jutro o godzinie 11 w Sejmie jako prezes partii Ruch Prawdziwa Europa, Europa Christi, razem z wiceprezesami, a także naszymi członkami i z zarządów spotkamy się z Konfederacją Korony Polskiej, czyli Konfederacją, częścią Konfederacji i będziemy podpisywać stosowne porozumienie mające na celu wzmocnienie tej formacji, ale przede wszystkim tego programu propolskiego, o którym mówię. Będzie to transmitowane przez Konfederację, jak sądzę, z Sejmu, bo będzie konferencja prasowa o godzinie 11.40, na którą serdecznie zapraszam. I szanowni państwo, oglądajcie również nasz kanał, ponieważ będziemy również retransmitować to wydarzenie. Dziękuję bardzo uprzejmie za uwagę i za cierpliwość telewidzom. Marcin Tuch, Telewizja Niezależny Lublin, a moim gościem był pan profesor Mirosław Piotrowski, któremu również dziękuję za bardzo szczegółowe wyjaśnienia i bardzo ciekawy, wnikliwy punkt widzenia i analizy. Bardzo dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam serdecznie także wszystkich państwa. Oglądajcie nas państwo jutro i również wspierajcie nas państwo, bo bez państwa wsparcia nie będziemy w stanie robić takich niezależnych zupełnie od żadnych mediów, tak zwanych streamowych programów. Polecamy się pamięci i uwadze państwa jako telewizor.